analiza weekendowa, indeksy giełdowe. Rozpoczynamy od indeksu WIG20, który w porównaniu do, nazwijmy, naszych indeksów zachodnich, które również omawiamy, no w tym tygodniu zachowywał się bardzo płasko, bardzo, bardzo spokojnie. Właściwie niewielkie wahania na przestrzeni około 50 punktów i w efekcie taka delikatna schodząca, nazwijmy to, ścieżka cenowa. Jednego dnia wyżej, drugiego dnia niżej i to tak bez ikry i bez wyraźnych wskazań. Na obecną chwilę można powiedzieć, że znajdujemy się w takiej konsolidacji, gdzie no, takimi granicznymi poziomami jest z jednej strony 1800, z drugiej strony 1700, no może najpierw jeszcze troszeczkę wyżej 1730, gdzie ukształtował się ostatni lokalny, nazwijmy to, dołek. No i czekamy na wybicie któregoś z tych kierunków. Wybicie 1800 to szansa na realizację odwróconej głowy z ramionami z zasięgiem około 150 punktów, a więc z tym samym dojście w rejony 1900, powiedzmy nawet i 50, choć po drodze oczywiście linia szyi, choć po drodze opór na 9900. Natomiast no, wybicie już tego dołka, właściwie tego minimum na poziomie 1730, no to najprawdopodobniej wskazanie na to, że już jesteśmy z powrotem w kontynuacji trendu spadkowego i idziemy w kierunku nowych dołków. Na wykresie tygodniowym powstała czarna świeczka, z tym, że widać na niej wyraźny popytowy dolny cień, a więc mamy drugi tydzień, w którym mimo jakiegoś zejścia na niższe poziomy rynek odreagowywuje i byki nie pozwalają na to zejście, czyli na obecną chwilę no mamy w tej strefie wyznaczonej już bardzo dawno temu, mamy jakiegoś tygodniowego pinbara potwierdzonego białą świecą. No i pytanie, co dalej? No jesteśmy również, musimy na to spojrzeć w tym, w takiej jak gdyby no konstrukcji jakiejś korekty nieregularnej. Zatem tu tak naprawdę dopiero wybicie 1900, no w tym trendzie, w którym obecnie jesteśmy, to nawet i to wybicie 1900 jeszcze niczego nie zagwarantuje. Ale powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy teraz w takim miejscu i w takiej sytuacji, gdzie no byki mają na pewno pewnego rodzaju powody do tego, aby sądzić, że może rozpocząć się jakiś, może pójść jakiś mocniejszy ruch w górę, a niedźwiedzie dalej mają również argumenty za tym, że cały czas znajdujemy się w trendzie spadkowym i ten dotychczasowe odbicie mieści się w ramach korekty, po której powinniśmy zaliczać nowe dołki. No nie inaczej sytuacja wygląda również na indeksie WIG, w indeksie szerokiego rynku. Tu też mamy tą taką osuwający się tydzień i już powoli był w czwartek atak na wsparcie, które zareagowało i odbiło. Ale nie było pójścia do góry w piątek, tylko próba została również skasowana. W związku z tym, no tu również właściwie trzeba zaczekać na wybicie między poziomem 43 500 a około 44 700, 44 800. Jak widzimy, tu również, tak jak na indeksie WIG20, nie mamy wybitego overbalansu, w związku z tym cały czas na razie możemy patrzeć na to jako na korektę, po której powinniśmy wrócić na nowe minima. Nic się takiego nie stało, aby móc na jakiś dłuższy nieco czas chociażby pomyśleć, przestać myśleć o tych minimach. W układzie tygodniowym na indeksie WIG powstała czarna świeca, ale jak widzimy, jej otwarcie jest niższe od zamknięcia poprzedniej białej świecy. I to jest zawsze element, na który zwracam uwagę, bo takie układy najczęściej świadczą znowu o korekcie, czyli tu mielibyśmy możliwość jednak jeszcze jakiegoś próby ruchu w górę. Tym niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, co już mówiłem na wykresie dziennym, że tu te reakcje są, że tak powiem, czymś naturalnym, ponieważ wyznaczyliśmy już znacznie wcześniej tą strefę tutaj wsparcia i to nie jest taka strefa wzięta sobie z sufitu, w związku z tym ona teoretycznie powinna działać, zwłaszcza, że jesteśmy w takim długim trendzie spadkowym, a to jest naprawdę silna strefa,
wsparcia wynikająca również między innymi z interwałów tygodniowych. W związku z tym ta reakcja tu jest czymś naturalnym. Natomiast brakuje w tej reakcji na obecną chwilę oczywiście takiego odbicia, które mogłoby zapowiadać co najmniej wejście jakiejś większej korekty całego spadku, jaki trwa od maja ubiegłego roku. Jeśli chodzi o indeks MWIG, tutaj mamy cały tydzień spadkowy. Nie doszedł nawet MWIG do tej strefy oporu i do równości korekt. Wcześniej zaczął już spadek, formacja objęcia Bessy, no i teraz podąża on ku dołowi. Ale trzeba sobie też sprawę zdać z jednej kwestii dość jasną. Ten cały tu ruch wzrostowy oczywiście wpisywać się może w taką korektę nieregularną. Jednak ten tutaj element, ten ruch właściwie wzrostowy, on jest wyraźnie w formie impulsu. W związku z tym no, nie jest tak do końca przekreślona możliwość, że teraz obecny spadek jest korektą po tym impulsie, po czym będziemy mieli do czynienia z jeszcze jednym wzrostem, jeszcze jedną falą, która to właśnie pokaże, czy zdoła wybić ten poziom oporu, czy nie. Także tutaj w grze jest jeszcze element tego, że mamy do czynienia z korektą i gdybyśmy się przyjrzeli pod względem właśnie zniesień Fibonacciego, no to okazałoby się, że rynek w tej chwili doszedł, ja może tu zmienię kolor na czerwony, doszedł do 61,8% tego tutaj wzrostu. I gdybyśmy znowu ten układ tutaj tego spadku pokazali na wykresie w mniejszym interwale czasowym, to mielibyśmy tutaj do czynienia z korektą ABC. A więc tu jest element, który pokazuje, że może tu pójść jakiś teraz jeszcze ruch do góry. Na wykresie tygodniowym mamy wyraźną czarną świecę, która to, również chciałbym zauważyć, otwarła się wyraźnie poniżej zamknięcia po świecy z poprzedniego tygodnia, więc nie ma tutaj mowy o jakiejś formacji objęcia, oczywiście po czym objęcie Bessy, więc tu sama formacja w sobie byłaby, no, nie należałoby używać takiego określenia, ale nie ma takiego układu świec. Dlatego też ten cały element, jeśli chodzi o to, że jest to jednak korekta po tej pierwszej fazie odbicia, jest jeszcze cały czas w grze. No i indeksy zachodnie, które omawiamy. DAX znalazł się w strefie, silnej strefie wsparcia. Widać tutaj wyraźną próbę reakcji. Jednak trzeba sobie powiedzieć, że znowu piątkowa świeca wskazująca na mocny dość wzrost, bo już wyższe otwarcie i do tego do końca dnia właściwie ruch do góry. Ale oczywiście znowu ten sam element, tak? Otwarcie wyżej aniżeli zamknięcie tej poprzedniej świecy. Nie ma tutaj mowy o żadnej formacji. Zatem w dalszym ciągu możemy na razie podchodzić do tego jako do układu jakiejś korekty nieregularnej, po której może przyjść kolejny spadek. Myślę, że takim sygnałem świadczącym o tym, że jednak ten układ tu został zakończony i teraz w jakiś, no powiedzmy rzadki, ale sposób rozpoczyna się ten ruch wzrostowy, będziemy mieli taki sygnał dopiero po pokonaniu poziomu 9300 punktów, a więc tutaj tego wsparcia i następnie wybicia overbalansu na 9500 punktów. W ujęciu tygodniowym mamy czarną świecę, ale z wyraźnym dolnym cieniem i to jest jakiś pozytyw. Ja tutaj specjalnie jeszcze zostawiłem uchylony, żebym nie zapomniał o tym, wykres obrotu. Na tej świecy mamy wyraźny skokowy wzrost obrotu, czyli tutaj można powiedzieć, że mimo tego czarnego korpusu jest jakiś pozytywny sygnał. Odbicie po pierwsze cieniem od zniesienia 50% tego całego wzrostu od 2011 roku, od 38% zamknięcie wypadło na 38% zniesienia, nie, przepraszam, 50% tego wzrostu, natomiast 38% zniesienia, to jest tutaj, może poprawię na kolor inny, żeby był bardziej widoczny, czerwony, jak widzimy, o 38% zniesienia całego wzrostu od 2009.
No i znowu jesteśmy w kresce, bo jak wiemy, fala czwarta, teoretycznie w impulsie, ona najczęściej robi 38,2% zniesienia fali trzeciej. No, ale równie częstym, że tak powiem, przypadkiem jest to, że znosi 38,2% całego wzrostu liczonego, czyli pierwszej fali, drugiej i trzeciej. Całego tego wzrostu. No i właśnie w takim miejscu jesteśmy. Dokładnie również tutaj zadziałała geometria zewnętrzna, czyli 127 zniesienia tej tutaj korekty wzrostowej. No i patrząc już po strony falowe, mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Także jest tutaj możliwość zakończenia i teraz co najmniej jakiś ruch korekcyjny, który mógłby testować od dołu tą linię i pokazać, czy to jest już cała korekta, czy robimy tu jakąś korektę i idziemy kolejnym impulsem w dół. No i jeśli chodzi o S&P w ujęciu dziennym, no tutaj końcówka tygodnia to czwartek, wyraźne zejście do ostatniego minimum i natychmiastowa reakcja odbiciowa, no i w piątek wyraźny wzrost. Nie mamy znowu ani formacji, bo tak naprawdę to nie jest ani pin bar, ani tutaj jakaś formacja objęcia, ale jest ten wyraźny dolny cień i no mamy też układ 1, 2, 3, 4, 5. Możemy to zaliczyć. Ja jeszcze patrzę na to, pewną rezerwę sobie zostawiam na to, że mamy po prostu tutaj jeszcze jakąś na razie w tej chwili korektę nieregularną i będzie jeszcze jedno zejście w dół. Tak też to może wyglądać. Natomiast już całkiem fajnie wygląda wykres tygodniowy, na którym to mamy wyraźnego pinbara odbijającego się ponownie od tej strefy, zejściem minimalnym, ale jednak poniżej tego minimum, czyli nazwijmy to wyplucie tych stop lossów, które ewentualnie stały zaraz tuż pod minimum tej świecy, miało miejsce, no i powrót i mamy go silnego pinbara. Teraz należałoby go potwierdzić. Do tego, jeżeli w przyszłym tygodniu powstałaby biała świeca, która jeszcze zdołałaby wybić połowę tego czarnego korpusu, no to mielibyśmy tutaj na podwójnym dniem jeszcze dodatkowo bardzo silną gwiazdę poranną. Także jesteśmy tutaj w ciekawym miejscu i zobaczymy, co rynek teraz będzie robił, bo jest tutaj naprawdę szansa na to, aby zakończyć ten spadek tutaj cały i robić jakiś ruch do góry. Oczywiście potem czas pokaże, czy to jest cała korekta ABC tego długiego trendu wzrostowego, jaki mamy do czynienia od 2009 roku, czyli to jest korekta w tym trendzie i teraz na nowe szczyty, czy po tym ruchu tutaj będziemy mieli jakiś ruch do góry, który będzie również korektą i dalej kolejny impuls spadkowy, ale jest teraz szansa na to, żeby rynek tutaj na S&P wszedł w jakiś mocniejszy trochę ruch wzrostowy. Tak samo zresztą jak i na DAX-ie, tylko no pytanie, czy to już jest wykończone, czy jeszcze jakieś uderzenie w te minima. To tyle, jeśli chodzi o indeksy.